Mamy tutaj kilka kubków, które posiadają drobne wady, ale jednak przeszkadzające, estetyczne. Kilchester tutaj leciutko rozmazany, to może tak aż tak mocno nie widać. Tutaj mamy podłużną plamę. Pozostałe w miarę ok wyglądają. Dach wcale lekko się rozlewa. O, legato, podwójne odbicie. Też jakaś plama tutaj. To samo, podłużna farba poza jednym, drugim logiem. Co my tu jeszcze mamy? O, logo Kilchester. Fragment się znalazł. Jakoś przyleciał stąd. Pozostałe tutaj w miarę ok wyglądają. A tu z kolei logo Zorzy się lekko wbiło koło Kilchestera. Przyleciało z drugiej strony. Na kilkunastu kubkach jest to duże logo Nowosolskiej Ligi Szóstek rozlane. Ten kolor niebieski się rozpływa, jak widać, poza obramowania. Lekko, ale widocznie. Na niektórych kubkach jest w porządku, nie ma tego efektu, ale 10 czy 15 ma takie właśnie rozmazania. Tutaj koło Zorzy też jakieś plamy. Pozostałe ok. Plama. Tutaj może być. A wzorowe to są takie kubki, idealne. O, nie ma tego efektu rozmycia. Wszystko gra. Żadnych plam poza jednym, poza drugim logo. Tutaj z tej strony tak samo. No, gdyby takie wszystkie były, to by było super.